Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam tą otóż skrzynię, która tu stoi. Tak, taka malutka jest, taka, taka. Co to jest, powiecie? Dwie dziury i szyba od góry z oświetleniem w środku. Dużo osób już wie, co to jest. To jest piaskarka. Tak, nie przypomina to piaskarki, ale robiłem to po kosztach. I wiecie, chciałem jak najtaniej zrobić sobie piaskarkę. Tutaj otwieram, wiecie, włas od góry, szyba podglądowa z pleksji, jak już dobrze widzicie, o ile złapię ostrość teraz. O, porysowała się już jak jasny gwint, no ale wiecie, to jednak pleksji. Wiecie, tu na sznurku z tyłu zrobiona. Zrobiony, żeby mi nie wyrwało tej szyby do tyłu. Co, żaróweczka malutka, LEDowa. Ostrość poproszę. Wtyk mały G4 230 V, żeby tu nie było żadnych transformatorów. Cała instalacja elektryczna do niej wygląda tak, że tu mi z tyłu wychodzi, podpięta na kostce elektrycznej. O, widzę, że muszę to poprawić. Ulala, bo się podklejało. Włącznik. Pstryk, pstryk. Tu na trytytkę spięta reszta kabla, bo nie chciało mi się go skracać. No i do prądu podpięta. Idąc tu do góry, zaglądając z góry w dół, rękawica. Nie jest to rękawica faktycznie ta profesjonalna, taka do piaskowania, jak powinna być. Ale jest to zrobione tak, że wsadziłem tutaj. Nie mieli w sklepie rozety tej zaślepki do rury 100 mm, a taką miałem tu dziurę, nie chciało mi się tej dziury powiększać, więc odciąłem wieczko, rozciąłem po obwodzie, wyciąłem centymetr, wcisnąłem i osadziłem to na kleju. Szybko i tanio. Z drugiej strony zamontowane na obejmy zaciskowe, nie trytytki, tym razem takie bardziej profesjonalne. No i rękawice, jak ja to nazywam, szambiarskie. Nie, rękawice też są te site, czy jak one się inaczej nazywają, z Castoramy. Niestety największy rozmiar, jaki mieli, bo mniejszego nie mieli. Nie pom Szkoda, chciałem trochę mniejszy rozmiar, byłoby mi wygodniej w tym trzymać ręce. Ale wiecie, może kiedyś nie będę tylko ja na tym piaskował, tylko ktoś tu będzie piaskował za mnie. No, za mnie będzie miał większą rękę niż ja i to wsadzi. I wtedy będzie mógł wsadzić rękę. Tutaj mam pistolet do piaskowania Adler. I czarnym wężem, który mi wychodzi tu z drugiej strony. Czarną końcówkę wbijam w baniak z piachem, który tutaj mam. A ten wąż cienki idzie do podpinki pod kompresor. Połączyłem to na taśmie, żeby mi nie latało. Tu od boku, jak to wyprowadziłem, nawierciłem parę dziur. Już widzę, że ten silikon to sobie mogę wsadzić w wiadomo co. Cztery. No, nawierciłem dziury, wziąłem młotka, trochę wybiłem, trochę dłutem poddłutowałem, trochę wiertarką podwierciłem. Przepchałem w każdym bądź razie dwa węże. Zrobiłem to tak, że jeżeli bym kiedyś miał wenę, to wezmę, mogę wziąć wyżynarkę, rozwiercić tą dziurę tutaj dookoła, tak żeby wsadzić tutaj zaślepkę albo 32 albo 50, bo nie wiem co tu w tej chwili będzie dobra. I podpiąć piaskarkę syfonową normalną z zewnątrz, a to wykorzystywać tylko jako komorę. Ale jak widać tutaj niestety już jest prześwit do środka. Ten silikon jakiś badziewny. Uszczelnienie pod pokrywą wykonałem z uszczelki takiej, jak się daje pod płyty. Tylko tu nie wiem, tu nie miałem taśmy chyba. Takiej uszczelki, którą kładziemy pod płytami grzewczymi pod indukcję, żeby ona nam ładnie leżała na blacie.
Ona się fajnie zgniata. Tutaj wtedy te wszystkie połączenia. To połączenie też jest zrobione na takiej uszczelce. A tutaj widzicie, reszta jest zrobiona na. Ostrość, poproszę. Tu jest zrobione, wiecie, akrylem. Z tej strony też jest akrylem. I tu w podstawie dookoła też to zrobiłem akrylem. Nie wiem, powiem wam, że jak na razie się ten akryl sprawdza. W przeciwieństwie do tego silikonu tutaj, to ten akryl jest o tyle lepszy. Plecy, uznałem, że nie miałem już materiału, więc plecy wykonałem z paneli podłogowych. Uciąłem dwa panele podłogowe. Jeden panel podłogowy tam, no, na odpowiednią długość złamałem go. Uciąłem drugi. Tutaj, od tyłu. Może jak będziecie widzieli. O tak. Tu jest zrobione pogrubienie, czyli jest dobity drugi panel. Na gwoździarkę najprościej było, żeby tą uszczelkę tutaj przykleić na większej powierzchni. I co, zabierzmy się za wypiaskowanie czegoś. Zabieramy się za wypiaskowanie tego. Jak widzieliście przed chwilą, wypiaskowałem sobie, tu, otwieram ładnie pokrywę, wypiaskowałem sobie jedną część żabek i kawałek tutaj dłuta do skuwania. Jedyne do czego można by się było przyczepić, to jest to, że ta uszczelka tu po zamknięciu tej pokrywy, ona trochę nie do końca dolega, przez to tędy ucieka piach, ale powiem tak, że piachu tutaj ucieka naprawdę niewielka ilość, bo przecież tu nie widać, że tu w ogóle piasku trochę jest. Musiałbym go tak ładnie pozgarniać. O, mam go trochę na ręce. Powiem wam tak, że ten piach to jest coś, co wiecie, nawet w najlepszych komorach do piaskowania on ucieka zawsze gdzieś bokiem. Bo to wystarczy, wiecie, dosłownie maciupeńka nieszczelność gdzieś, wiecie, na filtrze wylotu powietrza czy na połączeń na wejściu piaskarki węża do środka, czy chociażby tutaj na rękawicy wystarczy, wiecie, no maluteńka nieszczelność, a piasek już wyleci, ponieważ ja tu nie wiem, jaki ja mam tu dokładnie piach, ale to jest, wiecie, taki piaseczek, który ma piasek chyba 0,16 mikrona, czyli naprawdę drobniutki. I prawda jest taka, że piaskiem możemy piaskować do 10 razy. W sensie wiadomo, jakby piaskujemy tam 12 czy 15 razy, to też się nic nie stanie.
Natomiast po każdym piaskowaniu ten piasek się robi jakby bardziej tępy już, ponieważ to jest piasek kwarcowy i on się tępi z piaskowania na piaskowania. I po 10 razach on jest bardzo już miałki. Prawda jest taka, że im drobniejszy piach, tym lepiej piaskuje, ponieważ im bardziej drobny ten piasek jest, tym ta struktura tutaj. Ostrość, proszę. No nie złapię ostrości teraz, kurczę. O. I to jakby im drobniejszy piasek, tym lepsza jest ta struktura. To jest tym bar im bardziej gładsza. Tu już kątówką potestowałem, jak to idzie. Tu macie chyba takie najlepsze przejście pokazane, jak wygląda przed piaskowaniem i jak wygląda po piaskowaniu. Tutaj to samo zresztą jest, więc wiecie, no im drobniejszy piasek, tym lepiej się piaskuje, natomiast dłużej trwa proces piaskowania, tak? Ja już wiem, że ja nigdy jeszcze tego baniaka do końca nie zużyłem, ja go zawsze zużyłem tak, wiecie, tak dotąd, mniej więcej do tej naklejki. A już czuję, że po paru razach piaskowania, że już ten piasek jest bardziej tępy i nie ściera tak, jakbym sobie tego życzył. Myślę, że ten problem może nie występuje chyba aż tak, jak ja go czuję w piaskarkach syfonowych, gdzie krótko mówiąc, ten piasek zbieramy z kabiny, wsypujemy go od góry, ale piach pobieramy od spodu, więc. W tej chwili u mnie, jeżeli na dole mam jeszcze piasek, który jest nowy, bo dołu jeszcze nie opróżniłem tego baniaka w 100% nigdy, tylko go do połowy mniej więcej, czy tak 3/4 staram się opróżniać i potem dosypuję, bo ta końcówka wtedy potrafi wylecieć z tego baniaka. Raz mi narobiła spustoszenia w warsztacie. Więc jeżeli robimy to na piaskarce syfonowej, to od góry wsypujemy piach, od dołu go pobieramy. No i wtedy ten, który od dołu pobierzemy, wsypujemy na górę. I ten piasek jakby jest w takim okręgu, zamkniętym w miarę. Co wiadomo, przekłada się na to, że dłuższa jest żywotność tego piasku, bo u mnie góra tego piachu jest przykładowo tępa jak jasny gwint, a dół jeszcze jest ostry. Jak już dochodzę do końca, to widzę, że lepiej się piaskuje. Więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie suba, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!